Cześć, nazywam się Magda Karwat-Marek, a to jest podcast Preteksty do rozmowy. Postanowiłam, że w każdym z odcinków tego programu spotkam się z gościem pod jakimś nowym, ciekawym pretekstem. Jeśli Ci się spodoba, daj znać i oceń ten podcast. Możesz go też słuchać na platformach streamingowych i to już niedługo oglądać na YouTubie. Zapraszam, to jest odcinek pierwszy trzeciego sezonu, ale tak naprawdę odcinek 35. I pretekstem do tej rozmowy jest higiena cyfrowa, cyfrobalans. Uwielbiam to słowo. Zjawisko, którego chyba nie możemy już w żaden sposób pominąć, bo nas po prostu dotyczy, nawet jeśli sobie z niego nie zdajemy sprawy. I są osoby, które się tym zajmują, które edukują, które pomagają nam przez to przebrnąć. W tym odcinku usłyszysz rozmowę z Edytą Daszkowską, certyfikowaną edukatorką cyfrowej równowagi. Będzie bardzo dużo konkretów, bardzo dużo wyników badań naukowych. Każdy może dopasować tę wiedzę do swojego własnego życia, jeśli uznasz, że to właśnie jest coś dla Ciebie. Ten odcinek nagrywałyśmy w Hrabina Bistro w Krakowie. Bardzo dziękuję i już teraz serdecznie Was do niego zapraszam. Z nami jest Edyta Daszkowska. Cześć Edyta. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Umówiłyśmy się tutaj, żeby porozmawiać o higienie cyfrowej. To jest takie zjawisko, które Ty w zasadzie opisujesz na swoim Instagramie, na swojej stronie. Zjawisko, któremu chyba wszyscy podlegamy, a nie zdajemy sobie z niego nawet sprawy. Powiedz, czym Ty się w zasadzie zajmujesz? Rozmawiam głównie o higienie cyfrowej. Bo może na początku wytłumaczę, co to jest ta higiena cyfrowa, bo czasami ludzie nie wiedzą, co ty myjesz zęby, mózg, czy co myjesz, o co to internet? Tak, higiena cyfrowa, jak to fajnie opisały panie badaczki w raporcie na temat Polaków i higieny cyfrowej, to są zachowania, które chronią nasze zdrowie w kontakcie z ekranami, z internetem, czyli z wszystkim, co nas otacza w tym momencie z nowymi technologiami. Tak? Wiemy, że technologie nie są nam obojętne, wpływają na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, na nasze relacje społeczne i te zachowania, które powinniśmy sobie jakoś przyswoić, chronią nas w ten sposób, że jakby minimalizujemy zagrożenia związane z nowymi technologiami, a wyciągamy z nich to, co jest najlepsze. To znaczy, że my możemy jakoś kontrolować, a nawet musimy kontrolować nasz czas i aktywność w sieci, ale skąd my mamy to wiedzieć, jak my mamy to robić? Bo telefony się pojawiły, ten internet sam gdzieś tam wdarł się w nasze życia, niepostrzeżenie nawet je trochę przejął w pewnym sensie. No i skąd my mamy teraz wiedzieć, co mamy z tym zrobić? Przecież nie możemy z tego zrezygnować. Chyba to już jest nie do końca możliwe. Tak, no technologie są i raczej nam nie uciekną, pewnie się zmienią w jakieś... I nawet nie chcemy, bo nie są chyba złe, tak przecież. Nie są złe, oczywiście, ani nie są złe, ani są dobre, po prostu są i to, jak je wykorzystujemy w swoim życiu, po prostu wpływa na nas, tak? Dostaliśmy te telefony, nie wiem, 20 lat temu, czy może kilkanaście lat, w zależności, kto kiedy kupił swojego pierwszego smartfona, bez instrukcji obsługi, tak? Dostaliśmy z dostępem do internetu, mamy cały świat w naszej kieszeni, który może wyciągnąć w każdej chwili i skontaktować się z każdą osobą na końcu świata, dotrzeć do każdej informacji, jaką możemy tylko chcieć, ale nie powiedzieli nam, że w momencie, kiedy mamy ten telefon w ręce, później będzie ciężko się nam obyć bez niego, tak? Że jak badania wykazują, jest to dla nas niezwykle przyjemne używanie telefonu, tak? Że ten wyrzut dopaminy w mózgu, który mamy na widok samego telefonu. Na widok. Na widok, tak. W tym momencie badania pokazują, że większą przyjemność sprawia naszemu mózgowi widok telefonu, sam dźwięk powiadomienia, a już nie to, co robimy z telefonem. Także to jest to, czego musimy się dowiedzieć, czego musimy się nauczyć sami tak naprawdę, tak? Bo tak jak mówię, dostaliśmy te telefony bez instrukcji obsługi. W tym momencie coraz większa jest świadomość tego, że wielkie korporacje robią tak, żebyśmy my z tego telefonu nie chcieli zrezygnować, tak? Że zatrudniają bardzo wielu ekspertów, neurobiologów, psychologów, którzy wiedzą, w jaki sposób zhakować nam ten mózg, tak żebyśmy nie chcieli pozbyć się tego telefonu i żebyśmy siedzieli jak najwięcej. Także, tak jak powiedziałaś na samym początku, musimy nauczyć się korzystać z tego telefonu, ponieważ to jest niezbędne nam teraz w codziennym życiu. Chociaż wcale nie chcemy w pewnym sensie, bo
mówisz, że nawet widok tak, sam tak, tam, jest przyjemny. To paradoksalnie to jest trochę tak, że musimy walczyć ze swoim mózgiem. Nasz mózg jest tylko po prostu naszym narządem, tak? To jak żołądek, to jak serce robi to, co ma robić, czyli skupia się na takich przedmiotach, które dają nam przyjemność, tak? Odziedziczyliśmy nasz mózg w naszych przodkach, wtedy 100-200 tysięcy lat temu nasz mózg wyewoluował w taki sposób, a nie inny i skupiał się na pewnych rzeczach, tak? Nasz mózg ma za zadanie tylko dać nam przetrwać, a przetrwanie dawało nam zdobywanie informacji. A w tym momencie telefon jest niewyczerpalnym źródłem informacji. Jest tak? ich za dużo? Jest ich zdecydowanie za dużo. Nasz mózg nie jest w stanie ich przetworzyć na bieżąco, więc w tym momencie też padamy trochę w taki technostres. Czyli stresujemy się samym tym, że mamy tych informacji za dużo. Że nie jesteśmy... odpisaliśmy na przykład, to że już coś tak, przyszło. To już tak, to jest to też związane z tym, że no nie jesteśmy w stanie, jest tych informacji za dużo. No i ten mózg sobie nie radzi z tym, wywołuje to od nas stres i my też się stresujemy, co jest związane z tym, że mamy trochę gorsze zdrowie psychiczne i fizyczne. Także no, jest to bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Czyli... Zaraz zapytam cię o te narzędzia, o to, co możemy faktycznie realnie zrobić, a co wydaje nam się, że robimy, a kompletnie może nie działa. Ale chciałam cię zapytać, ponieważ w ogóle ta rozmowa i chęć porozmawiania z tobą na ten temat wyniknęła z takiej obserwacji i rozmów z moimi znajomymi, że sięgając po telefon, my czasami już nawet nie pamiętamy, w jakim celu po niego sięgnęliśmy. Zastanawiam się, czy to jest część tego zjawiska, o którym ty mówisz, technostresu, czy w ogóle nieumiejętność korzystania z internetu powoduje, że my tracimy koncentrację, nie wiemy, co mamy zrobić, czyli się rozkojarzamy, czyli jakość naszych działań jest po prostu gorsza. Ogólnie my jako ludzie, nasz mózg jest stworzony do rozkojarzenia się. To jest nasza cecha biologiczna, też odziedziczona po przodkach, czyli te 100-200 tysięcy lat temu musieliśmy cały czas skanować nasze otoczenie w poszukiwaniu pewnych zagrożeń. Tak? Czyli wychodząc z jaskini musieliśmy być świadomi, że w tych krzakach to może się czaić wąż, a dwie jaskini dalej to jakiś niedźwiedź zamieszkuje. I po prostu nasz mózg cały czas skanował otoczenie, był rozproszony. Tak? Jemu nie zależało na to, żeby się skupić i żeby przemyśliwać swoje jakieś wewnętrzne życie, bo wtedy wyłączasz się na te zewnętrzne bodźce. I w tym momencie, kiedy bierzemy ten telefon do ręki, w którym jest mnóstwo aplikacji, mnóstwo informacji, to też nie skupiamy się na jednej rzeczy. Tak? Nasz mózg robi to, do czego został stworzony, czyli przeskakuje pomiędzy różnymi informacjami, różnymi aplikacjami. Czyli jak na przykład bierzesz telefon do ręki, bo chcesz sprawdzić pogodę i nagle zobaczysz, że w tym momencie masz powiadomienie z Facebooka, że dostałaś lajka pod postem, a później wchodzisz w tego Facebooka już nieświadomie, bo widzisz to powiadomienie, więc wchodzisz, sprawdzasz, co tam jest, czytasz tego posta, ale później widzisz zaraz pod tym, że koleżanka tutaj poleciła fajną przecenę na torebki i daje linka do tego sklepu i ty klikasz ten link do tego sklepu i wchodzisz tam i nagle po pół godzinie myślisz sobie, miałam sprawdzić pogodę, ale przeglądam sobie w tym momencie buty, bo z torebek przeszłaś do buty. Nie? I to jest takie nieświadome i jeśli nie skoncentrujesz się na tym, co robisz, musisz to zrobić bardzo świadomie, no to nagle ten czas przecieka ci pomiędzy palcami. No właśnie, ile to jest czasu? Czy są jakieś badania albo obserwacje na temat tego, jak wiele godzin w ciągu dnia w ten sposób spędzamy? Tak, raport z 2022 roku pokazuje, że Polacy średnio spędzają ponad 6 godzin w internecie. Dziennie? 6 godzin 40 minut dokładnie dziennie w internecie, w tym średnio 2 godziny w mediach społecznościowych. To jest bardzo dużo. I w raporcie na temat już Polaków i ich higieny cyfrowej wyszło, że tylko na przykład 14% z nas kontroluje ten czas ekranowy, tak? Czyli my nie sprawdzamy, ile czasu spędzamy w aplikacji Facebooka, w aplikacji Instagrama, nie chcemy czy tego może wiedzieć. W aplikacji Vinted, bo ja też znam osoby, które są po prostu uzależnione też, znaczy uzależnione może to ciężkie słowo, ale przepalają mnóstwo czasu po prostu na aplikacjach zakupowych, też
też newsowych na YouTubie, no, co kto lubi oglądać, więc jeśli nie będziemy sprawdzać tego czasu, to my nie jesteśmy tego świadomi, bo każde podniesienie telefonu, każda reakcja na jakieś powiadomienie to jest jakieś 5, 10, 15 minut, nam się wydaje, że to jest nic. Moglibyśmy być bardzo zaskoczeni, jeśli pod koniec dnia wejdziemy w ustawienia swojego telefonu, są takie możliwości i zobaczyć, ile czasu spędzamy konkretnie na jakiej aplikacji, możemy się mocno zdziwić. Możemy się właśnie okazać, że te 4-5 godzin to jest norma, a jeśli rozmawiam z innymi ludźmi, to oni nie wierzą w to, tak? Nie, no może myślą, jak zadaję im pytanie, a ile ty myślisz, spędzasz czasu z telefonem w ręce w ciągu dnia? No i średnia odpowiedź godzina, półtorej, to weź przy mnie sprawdź, ile to jest. I dostaję taki, no, taki szok na twarzy, bo się okazuje, że to jest 3, 4, 5, nie? Ale myślisz, że ktokolwiek jest od tego wolny, czy to już jest w naszej... My tu jesteśmy dosyć, znaczy technologia dosyć demokratyczna, każdego dotyka tak samo, tak? Każdy z nas, jasne, są ludzie, którzy mają więcej samokontroli, trochę więcej, trochę mniej, ale no to jest, no to dotyka nas na poziomie biologicznym, tak jak mówiłam, to jest nasz mózg, który stara się zaspokoić swoje potrzeby, czyli poszukiwania nowych informacji, sprawdzania, porównywania się też do innych ludzi, bo to, że porównujemy się do innych ludzi jest całkowicie naturalne dla nas, tak? To 200 tysięcy lat temu, czy ten 100 tysięcy lat temu, nie byliśmy w stanie przetrwać bez grupy ludzi, tak? Jako samotny człowiek nie przeżylibyśmy dłużej, więc to jest naturalne, że sprawdzamy co chwilę, w jakim momencie grupy jesteśmy, tak? Czy jesteśmy lubiani, czy jesteśmy nielubiani, czy jesteśmy wyżej, czy jesteśmy niżej. To nam to sprawiało, że mogliśmy przeżyć. I w tym momencie to jest naturalne, że porównujemy się do innych ludzi. Dlatego też tak... No tak wpływają też na nas media społecznościowe, tak? Tylko że kiedyś porównywaliśmy się do 100 ludzi, w tym momencie porównujemy się do setek i milionów, jeśli obserwujemy. Nieskończona ilość porównań. No i to, to kreowanie życia w mediach społecznościowych, tak? Nam się wydaje, że to, co widzimy, to jest normą, że to jest codziennością. Nawet jeśli mamy 200, powiedzmy, znajomych i każdy z nich jeden post dziennie napisze, że jest na wakacjach, albo że robi coś super, albo właśnie, że sobie kupił coś wspaniałego, robi coś niesamowitego, to nam się wydaje, że wszyscy nagle wokół coś robią, że nasze życie jest takie przeciętne, nijakie, bo codziennie stykamy się z tą informacją, że ktoś robi coś wspaniałego. A tak? Myślisz, że to nie działa też dobrze? To znaczy, że kiedy oglądamy miłe obrazy, sukcesy, to gdzieś tam powiedzmy mamy dystans do tego, co widzimy, to nie działa też motywująco? Dobrze? Motywująco? Jednoznacznie W tym sensie na pewno trochę to działa motywująco, ale badania pokazują jednoznacznie, że raczej porównujemy się w dół. Także że widzimy bardziej te osoby, które są lepsze od nas, które robią coś niesamowitego i od razu czujemy się gorzej. Także jasne, w pewnym momencie, w pewnym sensie może to być motywujące, jeśli mamy nad tym kontrolę, czyli na przykład sprawdzamy, kogo obserwujemy i dlaczego i co nam to robi, czy to rzeczywiście nam daje jakieś poczucie motywacji i bycia lepszym samych sobie dla siebie, czy jednak po tym, że przez pół godziny scrollowania Facebooka, Instagrama czy TikToka jednak czujemy się gorzej, nie? Że jeżeli myślimy o sobie źle, że myślimy, że ta osoba ćwiczy, ta osoba wyjeżdża, ta osoba zmienia pracę i lepiej zarabia, i po tym czasie czujemy się po prostu ze sobą bardzo źle, to znaczy, że to jednak nie jest dobre porównywanie. Czyli znowu to, o czym mówisz, trzeba mieć świadomość, samoświadomość, samokontrolę i wiedzieć dokładnie, co się robi i sprawdzać jakoś w ciągu dnia, jak się czujemy i dlaczego się tak czujemy. Czy te pytania do siebie samego to jest jakieś jedno ze sposobów na tę higienę cyfrową? Jak najbardziej, bo to mówisz bardzo fajne słowo, świadomie. Jeśli chcemy odzyskać kontrolę nad tym czasem, który spędzamy przy ekranach, nad jakością tego czasu, musimy podjąć wysiłek. To jest, musimy mieć tą świadomość, że robimy coś na autopilocie, czyli bierzemy telefon z samego rana na przykład, że budzimy się i pierwsze co robimy to odpalamy newsy albo Facebooka, że zaraz przed zaśnięciem piszemy jeszcze jakiś dziwny komentarz w dziwnym zakątku internetu, to wszystko robimy na autopilocie. Jeżeli chcemy
doszliśmy do momentów w swoim życiu, że wiem, że chcemy to zmienić, musimy podjąć wysiłek, bo to się samo nie zrobi. Tak? To są pewne nawyki, które mamy w tym momencie już zakodowane w naszym mózgu, bo jeżeli zaglądanie do Instagrama sprawia nam przyjemność, no to nasz mózg chce, żebyśmy tę przyjemność powtarzali i powtarzali. Więc jeżeli robiliśmy to już często, jest to już nawykiem w naszym mózgu. Tak? Czyli robimy to na autopilocie, nieświadomie, w momencie, kiedy poczujemy chwilę nudy, to bierzemy ten telefon i scrollujemy. Więc żeby z tym walczyć i przezwyciężyć to, musimy podjąć wysiłek i zrobić to świadomie. Czyli świadomie myśleć o tym, czy to jest ten moment, żeby wziąć ten telefon i przeskrolować, tak? Czy to jest ten moment, kiedy ja chcę się skupić na tym, a nie innym. No i są pewne, sporo zasad, które nam pomagają w tym. To nazywamy jakimiś tam zasadami ekranowymi albo mikronawykami, które nam pomagają z tym panować. I przede wszystkim, jeśli miałabym chyba wymienić jedno z najważniejszych, to jest wyłączenie powiadomień w telefonie. Wszystkich. Tych najważniejszych, bo nie, jasne, ja też nie jestem tutaj powiedzieć, że technologie są złe i musimy wszystko wyłączyć. Mamy te powiadomienia, które są dla nas ważne i które są dla nas pilne i z których nie chcielibyśmy zrezygnować, ale są też powiadomienia, które są totalnie nam niepotrzebne. Tak? Ja osobiście, jeśli chodzi o powiadomienia, zostawiam sobie dzwonek telefonu. Zazwyczaj w tym momencie już telefon służy nam, rozmowa telefoniczna do jakichś pilnych, ważnych spraw. Tak? Więc jeżeli ktoś wie, że chce się ze mną skontaktować w tym momencie i żebym ja odebrała, to dzwoni do mnie na telefon. Ja sobie też zostawiłam na przykład dzwonki SMS-ów. To SMS to już jest taki, wydaje mi się, dosyć boomerski styl komunikacji. Jak ktoś już wysyła SMS-y, to znaczy, to zazwyczaj jest to z czymś oficjalnym, albo jest to też na tyle rzadko, że raczej nie mam z tym problemu, żeby te powiadomienia były. Ale wszelkie powiadomienia, które mi mówią, że mam komentarz na Instagramie, na WhatsAppie, wszelkie grupy dyskusyjne, na Facebooku, wszystko, co mamy w telefonie, co nie jest nam pilne i potrzebne, no to wyłączamy powiadomienia. Ostatnio były takie badania w Stanach Zjednoczonych na nastolatkach i średnio im wyszło, że nastolatki przyjmują około 230 powiadomień dziennie. 230 i za każdym razem podnoszą telefon. A tak jak wcześniej mówiłyśmy, podnosimy telefon, czytamy powiadomienie i później się nagle okazuje, że jesteśmy 3-4 kroki dalej w tym telefonie. I jak to działa na naszą psychikę? Teraz się zastanawiam. Wspominałaś już o tym, że źle, że porównujemy się, ale też ta koncentracja, to nieumiejętność skupienia się na jednej rzeczy, technostres, jak użyłaś takiego stwierdzenia. Są też takie badania, że to źle działa na nasze zdrowie psychiczne, bo za dużo na tego nasze, jest? Na nasze zdrowie psychiczne, ale także na naszą pracę, na naszą naukę, na umiejętność skupienia się. Są badania, które mówią, że gdy mamy telefon na biurku podczas pracy, no to nie skupiamy się na pracy. Nie jesteśmy w stanie się skupić na pracy, ponieważ tam ikonka telefonu, czy nawet sam widok telefonu sprawia, że nasz mózg część swojej energii koncentruje nas na tym telefonie. Że my piszemy na przykład jakiś artykuł albo uczymy się czegoś, ale nasz mózg cały czas wysyła nam ten sygnał, popatrz, tu jest coś fajniejszego, coś łatwiejszego, coś, co ci da przyjemność. Nie rób tego, co teraz robisz, weź ten telefon do ręki. Także nawet jeśli wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, musimy świadomie opierać się tym impulsom. To też nas wytrąca z równowagi, z koncentracji, z takiego głębokiego myślenia. Także u nas w branży eksperckiej jest jasne na przykład, że jak chcesz się czegoś uczyć, chcesz się skupić, telefon musisz wynieść z tego pomieszczenia. Czasami się śmieję, że mówię na warsztatach, schowajcie telefon do szuflady w biurku, ale się śmieję, że szuflada w biurku nie pomoże, bo jest za blisko. Tak? Nasz mózg cały czas wie, że wystarczy sięgnąć ręką i wyciągnąć ten telefon, więc najlepiej zostawić telefon na przykład w innym pomieszczeniu. Tak? Czyli aż tak musimy stymulować nasz mózg i go musimy go ćwiczyć w drugą stronę. Trochę. Tak, bo jeżeli w tym momencie nauczyliśmy go, że telefon jest aż tak dużym źródłem przyjemności, a nasz mózg lubi to, co jest szybkie i łatwe, ponieważ bardzo nie lubi marnować energii i lubi ją oszczędzać. Więc jeżeli może mieć przyjemność łatwą i szybką, to on za tym pójdzie. Tak? Jeżeli wiemy na przykład, że napisanie tego artykułu, czy nauczenie się czegoś w przyszłości nam czymś zaprocentuje, ale to jest w przyszłości i teraz
teraz musimy niesamowity duży wysiłek spędzić na tym, a tutaj mamy telefon, który jest łatwy, szybki i przyjemny, no to nasz mózg będzie nas cały czas tutaj tak szczypał mentalnie, weź zajmij się czymś łatwiejszym, ja nie chcę spędzać energii na czymś, co może w przyszłości nam przynieść jakąś korzyść. To mamy już takie dwa sposoby, dwa narzędzia, to znaczy pytanie samych siebie, co czujemy, dlaczego to robimy, czy na pewno chcemy to zrobić. Drugie, czyli staramy się, żeby w takich sytuacjach newralgicznych, ważnych, w których musimy się skoncentrować, jednak dawać ten telefon nawet do innego pokoju, nie wystarczy go schować do kieszeni, tak. Albo położyć jakby ekranem w dół. Przykryć żeby czymś. Żeby nie było widać. Naprawdę musi być daleko plus, fizycznej. Najważniejsza według mnie, tak jak mówiłam wcześniej, wyłączyć powiadomienia. Tak, i wyłączyć po prostu korzystać z telefonu wtedy, kiedy my mamy na to czas. Ja teraz w tym momencie nie mówię nikomu, żeby nie korzystał z Instagrama, z WhatsAppa, z TikToka, tylko mówię to, korzystajcie z tego wtedy, kiedy wy chcecie. Tak? Kiedy mówicie sobie, dobra, mam teraz te 15 minut, w sumie mogę skorzystać z telefonu, więc weźcie wtedy i przejrzyjcie sobie te powiadomienia, to co chcecie oglądać, ale to ja mówię, my musimy być panami. Tak? To musi być nasza decyzja, że to ja teraz sięgam po ten telefon. Może tak i na mogę... to trzeba spojrzeć, tak, ja tutaj tak, rządzę. Ja mogę nawet świadomie stwierdzić, dobra, przepalam te pół godziny na głupotach, bo to nie jest tak, że my musimy robić super ważne rzeczy zawsze z telefonem i to musi być mega dawka wiedzy pożytecznej, samorozwoju. Nie, oglądanie śmiesznych kotków na Instagramie przez pół godziny też jest nam czasem jest potrzebne. Zdrowe. Do jakiejś takiej, do po prostu do jakiegoś takiego odmurzenia się, tak? Tylko chodzi o to, żebyśmy to była nasza decyzja. A ważną rzecz powiedziałaś, bo ja się zastanawiam sama na swoim przykładzie, kiedy wydaje mi się, że muszę odpocząć i zrelaksować się, czasami sięgam po internet, film, serial, obojętne, ale czy to faktycznie jest tak, że nas to tak w pełni relaksuje, czy nie mam takiej trochę złudnego poczucia relaksowania się i że to nie jest najlepszy sposób. Nie mówię też, że zły, czasami po prostu w porządku, ale on jest domyślny, a wcale chyba nie powoduje największego naszego relaksu w życiu. Ja widzę tutaj problem w takim, jeżeli to jest jedyny sposób. Bo jeżeli to jest jeden z wielu sposobów na to, żebyśmy się odmurzyli, zrelaksowali, gdzieś tam od złe emocje gdzieś z siebie wyciszyli, jeśli to jest jeden z wielu sposobów, to jest okej. Okay. A jeśli jest to jedyny sposób, to znaczy, że... Albo główny, albo domyślny. Albo główny. Mówi się, że... Głównym sposobem na walkę z ekranami jest posiadanie alternatywy, czyli alternatywnych sposobów na spędzanie czasu. I na relaks. No i bo na relaks. Coś, co nas relaksuje, to bardziej chyba natura, spędzanie czasu z bliskimi. Tak zupełnie, nawet naukowo na to patrząc, zgadza się. To chyba są najlepsze sposoby. Zgadza się, to są najlepsze sposoby. Także jeśli mamy taką możliwość i dobrze jest sobie też to wypracować, takie nawyki, spędzać te 15-20 minut dziennie na zewnątrz, jak już nie mamy dostępu do lasu, do parku, gdziekolwiek, tylko żeby było gdzieś widok na coś zielonego, tak? Żebyśmy mieli te 15-20 minut dziennie na to, żeby z kimś porozmawiać oko w oko, nie tylko przez ekran telefonu. Także to są rzeczy, na których musimy się skupiać. Wcześniej wspominałyśmy coś o kontroli czasu ekranowego. Niewiele osób to robi. Robi to w Polsce niespełna 15% ludzi. I nie chodzi mi o to, żebyśmy liczyli każdej minuty, którą spędzamy z telefonem w ręce, bo to też nie o to chodzi, bo jeśli nie będziemy widzieć powodu, żeby sprawdzać ten czas, bo co nam to powie, że spędzamy 5 godzin dziennie z telefonem w ręce? Niewiele, aczkolwiek 2/3 osób w Polsce twierdzi, że spędza za dużo i chciałoby to zmienić. Wiedzą, że jest wiedzą, że jest źle, ale nie bardzo wiedzą, jak z tym walczyć. I ja też od razu mówię, żeby nie liczyć każdej minuty, bo to nie ma sensu. Internet też służy nam do wielu rzeczy. To nie tylko jest, że przypalamy na nędzną rozrywkę, ale też spędzamy czas na jakichś zakupach domowych, na jakichś obowiązkach i innych rzeczach. Ale zamiast liczyć każdej minuty ekranowej, liczmy to, co jest ważne. Czyli musimy sprawdzić, czy mamy czas na wszystko, co jest najważniejsze w naszym życiu.
W naszym życiu bardzo ważny jest sen. Sen, który wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, także musimy sprawdzić, czy mamy te minimum 7-8 godzin snu w ciągu dnia. Czy mamy ten czas spędzany na zewnątrz, jak mówiłaś, kontakt z przyrodą, nawet wyjście na spacer, się mówi głupi spacer dla głupiego zdrowia psychicznego, tak? To tak się mówi w internecie, ale to jest ważne. Czy mamy ten czas, który spędziliśmy z inną osobą? Tak? Czy nie był to tylko czas z ekranem, ale czas z drugą osobą na jakąś rozmowę taką, żeby popatrzeć sobie w oczy, żebyśmy widzieli mimikę twarzy, żebyśmy nie zapominali, jak to jest rozmawiać empatycznie z drugą osobą. Musimy mieć też czas właśnie na inne zainteresowania. Czy mieliśmy czas na to, żeby poczytać książkę, nie wiem, wydziergać kawałek szalika, coś, co sprawia nam autentyczną przyjemność, ale w oderwaniu od ekranów. I te rzeczy musimy liczyć. Jeżeli te rzeczy nam się zepną, że spędziliśmy czas na dobrym, jakościowym śnie, że wyszliśmy, poruszaliśmy się, że spędziliśmy czas z inną osobą, to już każda minuta z ekranem to już nie ma aż takiego znaczenia. Zawsze mnie to dziwi, że do dobrostanu jest potrzebne tak niewiele rzeczy, takie proste są to rzeczy, prawda? Bo i tak śpimy, i tak jemy, i tak ruszamy się, chodzimy, spotykamy się z ludźmi. Jakby tylko trochę bardziej świadomie wykorzystać ten czas i pokierować tym, to wydaje się to bardzo proste. Czemu takie nie jest? Ty piszesz, że higiena cyfrowa jest teraz częścią tego dobrostanu, czyli obok snu, obok tych podstawowych czynności życiowych, postawmy jeszcze internet jako ten element, który wpływa na nasze dobre lub złe samopoczucie. Zgadza się. Ja widzę dobrostan jako coś, co sprawia, że nasze życie jest dobre, jakościowe. Tak? Żeby mieć to poczucie dobrostanu, ja to widzę tak, że jesteśmy, mamy dobrej jakości zdrowia fizyczne, psychiczne, relacje z drugą osobą. I każda ta część, zdrowie psychiczne, fizyczne i relacje, jest w jakiś sposób skorelowana z ekranami, z internetem, tak? Jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, nasz sen jest niezwykle ważny dla naszego zdrowia fizycznego, ale sen w tym momencie jest torpedowany poprzez ekrany, tak? Czyli na przykład zaraz przed spaniem patrzymy w ekrany, które nie są dobre dla naszego snu, tak? Ekrany emitują niebieskie światło, które sprawia, że nasz mózg jest przeświadczony, że jest jeszcze dzień, nie ma nocy i nie przygotowuje naturalnie naszego ciała do spania. Czyli tak? Melatonina, te wszystkie tak, hormony. Zgadza się. To ekrany bardzo mocno oddziałują na to, więc jeżeli ekrany oddziałują na sen i ten sen jest gorszej jakości, jest krótszy, to ten sen źle wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Tak? Postawa, z której korzystamy z telefonu. Tak? Trzeba się przyjrzeć, wszyscy mamy zgięte szyje. Jest niesamowita waga obciążeniowa na ten nasz odcinek kręgosłupa i też nas wszystko boli. Tak? Czyli tu ekrany też wpływają na nasze zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, czyli o czym mówiłyśmy wcześniej, ten technostres, to porównywanie się do innych ludzi, ten czas, który spędzamy. To wszystko sprawia, że nasze zdrowie psychiczne jest, jakie jest. Tak? I relacje z innymi osobami. Czyli to, że wolimy napisać posta na Facebooku, wolimy dać serduszko, lajka pod czyimś komentarzem, że właśnie wróciłam z wakacji i było fajnie. I zamiast umówić się z koleżanką na kawę i pogadać, jak było na tych wakacjach, jest nam łatwiej i szybciej dać lajka pod postem. Tak? Czyli cierpią na tym nasze relacje, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, mózg lubi co jest łatwe i szybkie, więc łatwiej nam po prostu tego lajka. Rozumiem, że to nie jest złe też jednoznacznie, bo możemy też to robić, tylko chodzi znowu o te proporcje. Tak, zgadza się, chodzi o te proporcje i o to, żeby to był nie był to jedyny sposób i główny nawet, bo to w tym momencie, jeśli skupiamy się na relacjach tylko i wyłącznie ekranowych, nie widzimy ludzi na żywo, nie rozmawiamy z nimi patrząc w oczy, po prostu zapominamy, jak to jest, nie jesteśmy mniej empatyczni, tak, bo komunikacja przez internet sprawia, że czasami nie widzimy po drugiej stronie człowieka, widzimy awatara, któremu można wiele rzeczy napisać, stąd też się czasami bierze hejt, tak? Że nie jest dla nas niczym dziwnym napisać coś przykrego, strasznego drugiej osobie, bo jakoś tak paradoksalnie nie widzimy po drugiej stronie człowieka, tylko widzimy jakiegoś bota, jakiegoś awatara. Nie jest to do końca realne dla nas. Tak. Często ludzie myślą, że przecież te emocje, które my mamy przebywając w internecie, nie są realne. Oczywiście, że są realne. Emocje mamy jedne. Czy to, czy je przeżywamy w świecie cyfrowym, czy przeżywamy w świecie rzeczywistym, jest totalnie nieistotne. Może nawet to już nie jest
dobre, żeby dzielić świat na offline i online. Może to już jest sztuczny podział, może jest po prostu jeden świat, tak jak jest jedno zdrowie, też się o tym teraz mówi, i psychiczne, i fizyczne, to jest po prostu zdrowie. Zdrowie. Tak samo życie, offline, online. Tak jak to robią już nastolatki, które urodziły się w świecie takim, jakim nie innym. Dla nich nie ma rozdziału świat offline, online. Oni się spotykają równie, dla nich spotkanie w świecie rzeczywistym i online jest równie ważne jak na tym samym poziomie. Także tak, to się już zaciera. Myślę, że na koniec jeszcze podsumujemy sobie później w punktach te rzeczy, które możemy zrobić, bo myślę, że jest ich jeszcze kilka. Zgadza się. Zastanawiam się, jak działają na nas takie modne ostatnio weekendy offline albo wyjazdy bez telefonu, wakacje bez telefonu, wieczory od 21 bez telefonu. Czy to faktycznie jest dobre? Czy kiedy wyłączymy sobie na weekend telefon, a potem korzystamy z niego, no już do oporu, bo przecież w weekend nie korzystaliśmy, to czy to jest faktycznie dobre, skuteczne narzędzie? Czy ono raczej może mieć swoje też gorsze strony? Ja uważam, że to jest przydatne, aczkolwiek nie rozwiązujące problemów. Mm-hmm. Tak? Fajnie jest zobaczyć, jeżeli jesteśmy w stanie wyjechać na taki weekend bez telefonu, ile rzeczy można zrobić z telefonem, bo czasami zapominamy, tak? Że czasami, że fajnie wyjść na spacer i nie, na przykład nie wziąć telefonu i nie robić miliona zdjęć po drodze. Że fajnie jest... To tak można. Że tak można, ludzie czasami zapominają, że tak można. Także ja widzę wartość w takich wyjazdach na zasadzie przypomnienia sobie, że można spędzać czas fajnie bez telefonu, że to też jest ciekawe i jest bardzo dużo różnych rzeczy, które możemy robić, aczkolwiek nie rozwiąże to naszych problemów. Tak jak wcześniej mówiłam, to jest wszystko zakorzenione w naszych nawykach. Nawyki jest trudno zmienić, trzeba z nimi świadomie walczyć i świadomie je zmieniać. I to trzeba zrobić codziennie, przez ileś tam, niektórzy mówią, że żeby zmienić nawyk, to nawet 2-3 miesiące trzeba spędzić na tym. Zmienić, czyli zastąpić trochę, prawda? Zmienić, zastąpić, nadpisać, żeby ten na przykład, jak wspomniałam wcześniej, weźmy na tapet wstawanie rano i od razu bierzesz telefon do ręki i czytasz przez pierwsze pół godziny. Nawet nie jesteś w stanie wyjść z łóżka, bo już zakopałaś się w te newsy, w te przypomnienia, wszystko co jest. I to jest pewien nawyk, który powiedzmy budowaliśmy sobie przez ostatni rok. Żeby go zmienić, to nie jest takie łatwe. To nie jest tak, że wstaniemy następnego dnia rano i stwierdzimy, dobra, to ja już teraz zmieniam. Nie? To trzeba po prostu świadomie się do tego przygotować, spędzić na tym czas, przygotować pewne warunki do tego, czyli na przykład już wieczorem wcześniej wyciągnąć ten telefon z sypialni, żeby nie był pod ręką, tak? Także weekendy, takie dni offline'owe są super, dają nam pewien obraz, co może być, ale no nie rozwiązuje problemu. A co jest najgorsze, co możemy zrobić? Co robimy? Czy to jest to robienie paru rzeczy naraz, robienie czegoś ważnego z serialem w tle, scrollowanie przed snem? Czy są takie rzeczy, które faktycznie natychmiast powinniśmy rzucić już teraz po słuchaniu tej rozmowy, bo działają najgorzej na jakość naszego życia i fatalnie wpływają na tę higienę cyfrową? Ja myślę, że jeśli bierzemy to pod uwagę, to scrollowanie podczas rozmowy z drugą osobą to jest destrukcyjne dla relacji. Czy to w rodzinie partnerskich, z dziećmi, czy z przyjaciółmi. To jest teraz nagminne. Bardzo dużo ludzi to robi i zdaje sobie z tego sprawę, ale czasem no nie umiemy z tym walczyć. Ponieważ tak jak mówię, telefon, jeśli my spotykamy się tutaj teraz i miałabym telefon tutaj na biurku, na blacie, to ja część swojej uwagi poświęcałabym na telefon. Nasza rozmowa nie byłaby już jakościowa, nie skupiałabym się już na tej rozmowie, ponieważ część tej uwagi byłaby tu i nie daj Boże, zaczęłabym gdzieś tam scrollować w międzyczasie. Coś by ci się przypomniało, my lubimy sobie myśleć, że my mamy podzielną uwagę. Często jest tak, nie że... mamy. Absolutnie. Często jest tak, że ja na przykład czytam jakiegoś maila, ktoś do mnie coś mówi i ja mówię, mów, ja cię słucham, tylko sobie coś tu sprawdzę. Absolutnie. To jest tak, jakbyś w tym momencie ja zamieniała się w jakiegoś awatara i ktoś coś do mnie mówi, ale ja totalnie nawet nie wiem co i dlaczego. No to jest bardzo nieprzyjemne i jest destrukcyjne dla naszych relacji. Także jeżeli miałabym powiedzieć coś, co chciałabym, żeby było zmienione już teraz, to, żeby podczas rozmów z drugim człowiekiem ten telefon był schowany. Tak, żebyśmy odzyskali to skupienie się na drugiej osobie. To wszystko, co mówisz, brzmi dosyć prosto, bo to nie są trudne rzeczy. Odłożyć telefon fizycznie jesteśmy w stanie to zrobić bez żadnego problemu. Nawet wyłączyć, nawet nie sięgać po telefon rano. Jest kilka tych punktów,
Ale dlaczego to jest takie trudne? Bo my tego nie robimy. Jest ewidentnie jakiś problem, skoro wszyscy o tym mówią, skoro łapiemy się w rozmowach ze znajomymi na tym, że faktycznie ja też tak mam, że używamy, korzystamy z telefonów podczas rozmów, no i setki różnych innych rzeczy. Dlatego ty masz zawód, dlatego się tym zajmujesz, bo nie potrafimy tych prostych rzeczy zrobić. Zgadza się. Przede wszystkim dlatego, że ten telefon, który czasem, no tutaj w tej naszej rozmowie trochę wybrzmiał jako ten czarny koń, ta zła rzecz, ale po prostu na pewnym poziomie spełnia nasze potrzeby. Potrzeby bliskości z drugiej osoby, potrzeby poszukiwania informacji, potrzeby przynależności. No wszystkie takie najważniejsze potrzeby ten telefon na pewnym takim płytkim poziomie jest w stanie nam spełnić. A tak jak powiedziałam wcześniej, nasz mózg lubi to, co jest łatwiejsze, szybsze i spalające mniej energii. Czyli w tym momencie to, że ja sprawdzam sobie filmiki na TikToku przez pół godziny, jest dla mnie bardziej interesujące niż rozmowa z drugim człowiekiem. Daje mi więcej stymulacji, daje mi więcej przyjemności. A też może taką ochronę trochę, bo rozmowa z drugim człowiekiem, czy w ogóle jakieś działanie wymaga takiego wysiłku. Wymaga. Wystawia nas na jakąś próbę, na ocenę. Możemy coś głupio powiedzieć, zrobić. A kiedy mamy telefon, to jest nasza taka zasłona. Coś sobie musimy sprawdzić, prawda? Zgadza się. Czyli tak jak mówię, jest to po prostu trudniejsze. Tak, jest to trudniejsze, bardziej wymagające naszego wysiłku, jakiegoś tam energii włożenia w to, więc po prostu ten telefon jest dla nas łatwiejszym źródłem takich. A co jeszcze możemy zrobić, żeby trochę sobie to uporządkować w życiu? Kilka tych rzeczy już padło, czy jest jeszcze coś, o czym możemy pomyśleć? Na przykład w momencie, kiedy kupujemy telefon, nie trzymać się ustawień fabrycznych na przykład. Tak bardzo często ludzie, którzy kupują sobie nowy telefon, nic z nim nie robią. Sam telefon potrafi gdzieś tam ułatwić nam kontrolę tego czasu w telefonie. Czyli na przykład ustawiamy sobie jakieś limity na różne aplikacje, które już nam uświadamiają, że okej, już godzina spędzona na TikToku może już wystarczy. Tak? Czyli jeżeli mamy ten nawyk sięgania po telefon zaraz przed spaniem i ciężko jest nam tak z niego zrezygnować tak na samym początku, ustawiajmy sobie filtry niebieskiego światła w telefonie. Sprawiajmy, żeby ten telefon był mniej atrakcyjny, na przykład zmieniajmy sobie kolory na czarno-białe, tak? Te kolory, które telefon ma w sobie, te takie żywe, takie przyciągające, to też jest jedna z takich atrakcji, które przyciąga, tak? Czyli jeżeli zmienimy na przykład to wszystko na biało-szaro, to już nie jest to dla nas takie atrakcyjne, więc możemy walczyć też na poziomie samego urządzenia. Sprawiajmy, żeby nie był cały czas z nami w kieszeni. Jeżeli jesteśmy w domu, znajdźmy sobie takie jedno miejsce, w którym na przykład ładujemy ten telefon i który to jest, czy to będzie biurko, czy to będzie półka, cokolwiek, żeby to było jedno miejsce. Czyli że na przykład przychodzimy do domu i kładziemy w jedno miejsce i dopiero o którejś godzinie po niego sięgamy ponownie. Albo kiedy mamy czas, kiedy my chcemy, to cały czas jest idzie do tego momentu, że to my musimy chcieć skorzystać z telefonu. To my decydujemy, że teraz mamy czas i korzystamy z niego, że teraz chcemy. Tak? Jeżeli mamy cały czas go dostępnego z poziomu kieszeni, że nosimy go po całym domu razem ze sobą, że jak przemieszczamy się z kuchni do salonu, to idzie razem z nami telefon, jak z salonu idziemy do toalety, też ludzie korzystają w toalecie z telefonu. Tak? Więc to jest ważne, żeby po prostu dać mu tą półeczkę, kanapę, fotel dla telefonu, żeby sobie tam odpoczywał, żeby nie był z nami przez cały czas. Zastanawiam się, czy to też nie jest źródło stresu na początku, bo to zakładam, że jest na początku nawet dosyć trudne, bo jak mamy gdzieś ten telefon w ręce, w kieszeni, czy gdzieś w zasięgu wzroku, to wiemy, że on jest, że go nie zgubiliśmy, a tam są nasze kontakty, karta, cokolwiek, więc chyba to też musimy uświadomić, że to będzie źródło stresu na początku. Zgadza gdzie się. Jest mój telefon? Zgadza prawda? Się, dlatego to też nie jest takie łatwe i bardzo dobrze się to łączy z tym, żeby znaleźć sobie zamiennik. Tak? Jeżeli na przykład mamy ten nawyk sięgania po telefon w momencie nudy, czyli to jest 5 minut, kiedy czekamy na gotujący się makaron na kuchence, mieć pod ręką coś, co zamieni nam to. Czyli na przykład ktoś lubi krzyżówki rozwiązywać, niech ma krzyżówkę zawsze gdzieś tam na jakimś stole postawioną. Jeżeli ktoś lubi czytać książki, niech ma książkę zaraz obok siebie pod ręką. Tak? Cokolwiek, co sprawia nam przyjemność i nie musi być związane z telefonem, miejmy go tak łatwo dostępny jak telefon.
Czyli nie chowajmy tych swoich rozrywek gdzieś, że to musimy wyjść, pojechać gdzieś i dopiero się rozerwać, czyli na przykład pojechać na siłownię albo na koncert. Tak, że to wymagasz takiego wysiłku, tak, miejmy wyjścia. Miejmy coś, co jest dla nas przyjemne i łatwo dostępne i zamiennikiem dla telefonu. Czy takie bloki czasowe, które sobie ustawiamy w swoim planie dnia, to jest dobry sposób na korzystanie z internetu, z telefonu, z komputera, że od tej do tej godziny i dzisiaj jest tak, że musimy to planować tak jak obiad, tak jak wyjście. Czy to jest dobry sposób na początek? Czy to nam sprzyja, w kontroli tego czasu i na pewno w głębokiej pracy i w koncentracji. W pracy jest bardzo dobrze sobie podzielić te bloki czasowe, że na przykład od godziny 8 do 10, kiedy najlepiej mi się myśli, wyłączam wszelkie powiadomienia, daję znać swoim współpracownikom, domownikom, że to jest czas, kiedy jeśli nic się nie pali, nie wali, to mnie nie ma i ja w tym czasie, momencie pracuję i po tym czasie na przykład mam pół godziny, które przeznaczam na sprawdzanie maili, na sprawdzanie komunikatorów, czy coś się nie działo w tym międzyczasie, więc te blokowanie różnych działań jest bardzo korzystne dla naszej jakości pracy i koncentracji. Tak, także ja jestem zwolenniczką akurat, zwłaszcza w pracy w czasie nauki. A jest coś, co sprawia nam, myślisz, największą trudność? Ty prowadzisz warsztaty, spotykasz się z ludźmi, zajmujesz się tym tematem. Zastanawiam się, co jest takie najtrudniejsze, żeby zrobić i wprowadzić w życie. Powiem ci, że najtrudniejsze jest wytrzymać. Wytrzymać, bo tak jak mówię, 2/3 z nas zdaje sobie z tego sprawę, że spędza za dużo czasu i chciałoby to zmienić. I nawet próbuje, tylko że te nawyki są tak mocno zakorzenione w nas, że jeżeli nie przyłożymy się i nie poświęcimy na to dłuższego okresu czasu, to one wracają. Jasne, to jest całkowicie też normalne, że mamy okresy w swoim życiu, kiedy mocniej korzystamy z tych ekranów, tak? Bo mamy na przykład więcej pracy, mamy jakiś projekt i na przykład komunikujemy się ze współpracownikami do późna w nocy, bo musimy coś dopiąć, ale jeżeli to później balansujemy takimi okresami ciszy, takiego spokoju, takiego trzymania się, takiego rytmu dnia, to jest wszystko w porządku. No, życie ma po prostu swoje flow, czasem jest szybsze, czasem wolniejsze, ale jeżeli jesteśmy w stanie w tych momentach wolniejszych zwolnić i świadomie korzystać z tych ekranów, tych swoich nawyków, wszystko w porządku. A jeżeli jest to takie przerywane na zasadzie, wiem, że chcę coś zmienić i robię to teraz i zmieniam to na 3-4 dni, ale po tych 4 dniach wracam do tych swoich starych nawyków, no to jest najtrudniejsze. Czyli lepiej powoli, lepiej bardzo sobie powoli wyznaczać małe cele. Zgadza się, jak najbardziej. Powoli i zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest zmiana, która się zadzieje przez jeden dzień, przez noc, przez tydzień, tylko jest to powolna zmiana tych nawyków, które są dla nas konieczne do zmiany, bo to nie o to chodzi, że każdy z nas musi robić dokładnie teraz to samo. Tak? Każdemu zależy troszeczkę na czymś innym, każdy jest troszeczkę inaczej zbudowany. I ma z czymś innym problem. I ma z czymś innym problem, więc to nie ma co zmieniać wszystkiego naraz, oczywiście. Wybrać sobie tą jedną, dwie, trzy rzeczy, które są dla nas najważniejsze w tym momencie, i świadomie sobie poukładać ten system zmiany nawyków. Myślę, że możemy sobie teraz pokusić się o takie podsumowanie, może wymienienie w punktach tego, co możemy zrobić, co warto wprowadzić, bo to, że warto, to już chyba udowodniłyśmy w tej rozmowie, że to trzeba zrobić, to już temu wszyscy podlegamy, tej higienie cyfrowej lub jej brakowi. Zaczęłaś mówić o... Na początku mówiłyśmy o tym, że trzeba ten telefon gdzieś trzymać w różnych określonych miejscach. To jest punkt pierwszy. Od tego warto zacząć. Trzymaj drugi. Ten telefon gdzieś daleko od siebie i wyłącz powiadomienia, żeby ci nie wołał za każdym razem, jak ktoś coś od ciebie chce. Dobra, wyłącz powiadomienia, to jest drugi. Wyłącz. Punkt trzeci. Kup sobie budzik analogowy, nie trzymaj telefonu przy łóżku. To pomaga ci zasnąć lepiej i obudzić się bez telefonu w ręce. Także to się łączy trochę z tym, żeby trzymać telefon gdzieś tam w jednym miejscu w domu. Jak wychodzimy na spotkania z inną osobą, punkt też trzymajmy telefon w torebce, nie wyciągajmy na biurku na zasadzie, bo ja tutaj tylko coś muszę sprawdzić, zaraz coś zobaczę. Także to jest chyba, tyczy się to po prostu jednej rzeczy, że trzymajmy telefon poza zasięgiem wzroku i poza zasięgiem jak najczęściej, tak. Podczas pracy, podczas spotkań, podczas spania.
Wydaje mi się, że głównym powodem tego, że telefon nas tak przyciąga, jest to, że jest jego dostępność, tak, że możemy sięgnąć w każdej chwili. To jest ciekawa uwaga, do każdego punktu w sumie może się odnosić. Pamiętam, i to może być nasz punkt piąty, że mówiłaś jeszcze, żeby nie zaczynać od telefonu dnia. Tak. Żeby sobie wyznaczyć jakąś na przykład godzinę, od której dopiero po niego sięgamy. Tak, wyobraźmy sobie, że wstajemy i przez pierwsze 10 minut, zaraz po tym jak się obudzimy, to czytamy straszne newsy ze świata, czytamy o tym, że koleżanka w tym momencie jest na Malediwach i pływa sobie w turkusowych wodach, a my zaspaliśmy i musimy lecieć do pracy. To od razu nastraja nas tak źle do tego dnia, że no, nie róbmy sobie tego. Punkt szósty, myślę, że to jest to, co mówiłaś, czyli żebyśmy znaleźli sobie takie zastępcze alternatywa. Rozrywki. Tak, alternatywa. Myślmy o tym, co nam sprawia przyjemność. Małe przyjemności. Ja też nigdy nie mówię, znajdź sobie pasję i hobby i za tym podążaj, bo później wszyscy w Google wpisują, jak znaleźć pasję. Jestem beznadziejny, bo nie mam pasji. Małe, zwykłe przyjemności każdego dnia. Zwykłe, codzienne zajęcia, które mogą nam się po prostu podobać. Nie jakieś wielkie, czytanie wyjątkowe książki, pasje. Rozwiązywanie krzyżówki, sudoku, gra planszowa, dzierganie, wyszywanie, spacer z psem. To są takie zwykłe, najzwyklejsze przyjemności. Myślę, że punktem siódmym, kolejnym, o którym też mówiłyśmy, może być spędzanie czasu offline, to znaczy, żeby wygospodarowywać ten czas, bo wtedy naturalny sposób będzie mniej tego cyfrowego świata. Świadomie pokuśmy się na wyjście na spacer na przykład bez telefonu. Wiem, że teraz dla każdego to jest panika w głowie, jak to bez telefonu wyjść to na tak spacer. Można, to tak to się tak da. Można, postarajmy się, nie, może być to na osiedle, zrobić dwa kółka wokół bloku, ale to jest takie uwalniające. Edyta, czy dodałabyś jeszcze coś do naszej rozmowy? Czy jest jakieś takie przesłanie, myśl dla naszych słuchaczy, których to trochę jednak padło? Głównie to, żeby po prostu w zasięgu wzroku nie mieć telefonu czy komputera też za często. Czy jest jeszcze coś, co mogłabyś na koniec powiedzieć? Czy jest to trudne, czy jest to łatwe? Ja lubię mówić, też ludziom z tym rozmawiam, że to nie jest wasza wina. To nie jest wasza wina, że jesteście przyklejeni do telefonów. Telefony zostały skonstruowane i aplikacje w nich zbudowane w taki sposób, żeby przyciągać waszą, naszą uwagę, tak? Więc to nie jest tak, że z nami jest coś nie tak, z wami. To jest po prostu świat, w którym teraz żyjemy i no i musimy z tym zawalczyć. Wszyscy. My jesteśmy tutaj, jak mówię, to czy jesteś prezesem banku, czy jesteś przedszkolanką, pracownicą zwykłą, pracownikiem. Wszyscy jesteśmy tak samo narażeni na brak higieny cyfrowej, więc musimy sobie z tym poradzić i poradzimy sobie, bo to tak jak kiedyś wszyscy nie wiedzieli, myśleli, że papierosy nam pomagają albo że cukier nie jest zły, bo krzepi. W tym momencie każdy z nas ma już taką podstawową wiedzę na ten temat i jesteśmy w stanie sobie zdrową dietę ułożyć, tak samo sobie spokojnie poradzimy ze zdrową dietą cyfrową. Bardzo Ci, Edyta, dziękuję. Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć, jak możesz Ty im pomóc bezpośrednio, bo i prowadzisz warsztaty, i edukujesz na co dzień na Instagramie, na stronie. Tak, ja założyłam projekt CyfroBalance, w którym właśnie się skupiam na higienie cyfrowej i na pokazywaniu, że łatwo, dobrze jest złapać ten balans pomiędzy cyfrowym a niecyfrowym światem. Prowadzę też profil na Instagramie CyfroBalance, także zapraszam do obserwowania, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi treściami. Bardzo Ci, Edyta, dziękuję. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. I widziałyśmy się offline. Tak, zgadza się. Dzięki. Dziękuję.